strony Kapitan Blady. Dzisiaj sobie gramy w GTA 5. A ze mną jest pokaźna ekipa, taka jak Paweł, Plaga i Admiros. Cześć, siemano. Dzisiaj zagramy sobie w całkowicie nowy tryb. Nazywa się Kaskaderski. I to tym razem pętla w centrum. No, no i co tu jest? Ogólnie rzecz biorąc, Rockstar, tak mi powiedział Paweł oczywiście, bo ja nic nie wiem, zrobił coś takiego, a! Lubię te wyścigi, co robią gracze, są fajne, więc jebnijmy coś swojego. I zrobili tak. I Paweł cały czas mówi, że to niby jest taka Tracmania, ale nigdy nie grał w Tracmanie, pewnie to nie wie. Dobra, może nie, wszystko zanim... wiem. Tak? Tracmania? Tak. Jedziesz tam, wiesz, o, autko można wybrać już. Czekaj, bo tu różne autka są, nie startuj. Proto, wyścigowy żółty. Jak jest, masz, jak jest 37 jest... sekund masz tylko. Naprawdę? O kurde, aż tak mało czasu. O, jest X80 Proto! To chyba wybór jest oczywisty. Nie? Widziałem reklamę. Widziałem reklamę, widziałem reklamę tego samochodu jeszcze. Jakbyś ten, to chyba wybór jest oczywisty, tak? Na X-trój mogę zrobić? To nie. Złoty kaskaderski jest najlepszy. Powolny aplauz, może być. Dobra, X80 Proto. Mogę teraz wnieść swoje osiągnięcia do wyżyny. Boże, jak mało czasu jest, żeby cokolwiek tu zadecydować. No nie? Bo to jest Rockstar, no to jest Rockstar. Bo to jest życie kaskadera, tu nie masz czasu na zastanawianie się. O, nie masz się zastanawiać. 80 Proto. Najszybsze auto w całej galaktyce. Ja mam jakieś inne, ja mam Vesa. Wszyscy wzięli Proto oprócz Admirosa, poważnie. No. Brum. Dobra, smutne. Szybko! Wystartowali! 1000 na godzinę jak za starych dobrych lat! Uczeniec tutaj mnie goni! Wow! Wypadek był! Nie. Z drogi! Wypadek był! Zepchnęli mnie, motherfucki! Dobra! Ej, tu są dziury w płocie, uważajcie! Uważajcie na dziury w płocie! Można było wypchać Plagę, o to chodzi! Bardzo śmieszne! Teraz będzie krótne, pierwsza o nie, pętla! Jedźmy na skróty! Nienawidzę pętli. Nie, co to jest? No i już poleciałem, już, dziękuję. Jak się restartowało? Paweł przejechał już za pierwszym razem. O Jezus Maria! Ej, czy mi się wydaje, że to auto chyba powinno przejechać. Ale chyba jest za słabe na to. Jedźcie sobie na V sobie, zmieńcie perspektywę na pierwszą, bo inaczej się nie da. Ja to leję na tą... Kurde, przeskoczyłem. Paweł, już przejechałeś, czy jeszcze nie? Wow! Przejechałeś? Tak, przyjechałem całą. A, widziałem, za każdym razem, za pierwszym razem. Ale on mówi, że nie lubi wyścigówek, ale te pętle to robi za pierwszym razem. No co? No nie, nic, Paweł. Nic, Paweł. Ej, a jakieś turbo tu by się przydało? A, są jakieś niby turbo jest. I co teraz? Jakieś turba. Jakieś turba? A nie powinna się perspektywa przypadkiem zmieniać, czy coś takiego? Nie, o, kolejna jest. Ale widzę, że tu już zabezpieczenie zbudowali. Antyplagowe. O kurde. To nic, nic dla mnie to nic. To robi się na V, no Paweł wam tak, tak. No właśnie. Co się robi na V? Chodzi ci o inną kamerę? Tak, nie, tak, na V to jest na V-ce tak zwanej. Ja mam lepszy pomysł. Ej, ale kamera mi się nie chciała zmienić. Ło, lecę w kosmos! Co za głupota. Jezus Maria. Ej, współczuję wam, jak to zobaczycie, co tu się dzieje. Pyk. Co tu się dzieje, Paweł? Ja jest Boko! Co jest grane? Ale Rockstar się śmieszkiem, śmieszkiem. Gracze się śmieszkują, nie? Rockstar się zaczął śmieszkować sobie. Wow! Ej, to jest późna ściana, którą trzeba pominąć. Co trzeba zrobić? Ścianę, którą trzeba pominąć? Co tu chodzi? Oh yeah! Co trzeba, ścianę ominąć? No właśnie, nie wiem gdzie jestem teraz, nie ma co zgrano w ogóle. A, ja wypadłem w ogóle z toru. Jak zwykle Rockstar stwierdził, że nie doda jakiejś rysownej kamery, tylko doda taką, żeby nic nie było widać, co nie? Wy nie jesteście za dobrzy w tym? Czemu jest ten ciąg ostatni? A, to chodzi. Masakra. Ej, ten tor jest po prostu masakryczny. Tor jest masakryczny u ciebie w domu chyba jest. No ja pierdzielę, co za tor, no. Po prostu się nie da. Ta kamera jeszcze tak do dupy pracuje przy tych wyścigach. Ona gdzieś lata. Czas zmieniać to. Tak. To sprawia, tak się robi. No właśnie, tak się właśnie tworzy super kamerę, co nie? Super. Dobra, dałem radę. Żeby nic nie było widać. Mówiłeś, że wszystko dobrze widać, ej. Aha, ale nie wiedziałem, gdzie pojechać. Ej, u mnie to kosmos robi ta kamera, gdzieś się wykręca w drugą stronę, w ogóle mam spojrzenie na wsteczny nagle, nie? A Paweł, pan Paweł już pewnie na mecie sobie stoi, co nie? Myśli sobie, nie, co, nie, ale nie, co? A to dopiero to okrążeniówka jest! No! Coś to jest niezłym śmieszkiem. Czy to okrążenie Blady teraz? To? Dobry jesteś. Wariat szalenie. Ja myślę, że pierwszy cały wyprzedził mnie nawet nie wiem kiedy, nie? Musiałem być martwy. Po prostu.
Ej, czemu ta kamera tak się zwróciła? Ej, nie, nie zwróciła. Zwrócisz to może domu. Jej, kamera. Nie, kamera jest tu okropna, ale to jest typowe w Rockstarach gier. Oni się nie pierniczą. Aha, dobra. Oni się nie interesują takimi rzeczami jak wygoda gry. Po prostu. Wygoda gry? Po co do domu? W sumie chodzi o to, że jeżeli jakaś kaderzy... To jest wygoda gry, uruchomiliśmy ją, działa, gramy. O, wywróciło mi ją do góry nogami. No jak ja mam teraz wrócić? Nie, no przy szok. Ej, dobre te Proto X80, nie sądziłem. Fajne, dobra fura, nie? No, polecam, dobra. Pozdrawiam wszystkim. A coś kupiłeś? Nie. No i... O, Boże. O, Vlady, ma szansę się wyprzedzić. No wiem, ale wiesz, to śmieszne. Patrz, robię jak pętlę? Tu się przejeżdża. Hop! Dara, widziałeś to? No właśnie widziałem, też chyba tak zacząłem przejeżdżać. Dobra. Ja tak no, przejeżdżam, ja to... To nie plaka pętla, której się nie da przejechać w normalny sposób, tylko trzeba robić to w ten sposób, jak się to robi. No, to jest po prostu żenujące. Ten sposób, jak Rockstar żyje, każe. Paweł przejeżdża za pierwszym razem, ej. O rany. Daję radę z tym. Ej, ale Paweł, przyznaj się, że jest jakiś turbo, o którym nam nie powiedziałeś po prostu. Ja po prostu jeżdżę na pierwszej perspektywie, bo inaczej się nie da. Aha. Panie Pawle, przyznaj się szczerze, jest jakaś po prostu opcja typu turbo i nam po prostu o tym nie wspomniałeś, bo stwierdziłeś, że nie ma sensu. No kurde, co za kamera, no. Co ja mam zrobić? Na co mam mówić o takich rzeczach? Po co? Na co to komu? O. No z boku chcę oglądać auto, pewnie, że tak. Oczywiście. No. Dobry pomysł. Spokój jest najlepszy. A zobaczmy, nie, gracze zobaczmy, jak wygląda auto z innej perspektywy. Czemu nie mogę mieć z tyłu cały czas kamery, tylko ile pętel, tyle różnych pozycji kamery. Nie? No właśnie, to nie też po jest co to. Co, nie? No bo to są wyczyny, każdy chce oglądać wyczyny z innej perspektywy. Nie, mówię, na pętlach absolutnie nie jedźcie na trzeciej perspektywie. Nie, no Paweł, tylko, ja tylko Paweł jeżdżą w pierwszej osobie, to tak się nie da, nie. Ja nie, jeżdżę po prostu trzeciej. Kamera wariuje, nie wiadomo co się dzieje. No okropnie wariuje, ona się wykręca do góry nogami dosłownie. No. Oj dupa, no i dupa. Ale ja już mam tutaj zasłużone drugie miejsce. Blady siedzi mi na ogonie. Co? Ja siedzę ci na ogonie! No. Już jestem bardzo blisko, chcę cię rozszarpać, plaguszu. Chcę cię rozszarpać. Nie? Auto mi chcesz pogryźć? Rozszarpujcie się. Patrzcie, ja zrobię pętlę, na moją odpowiedzialność, niech stracę. Do widzenia. Siusiu. Zrobił. O, zrobiłem. Ciekawe. Zrobiłeś pętlę? Raz się udaje, nie? Ale to jest takie ryzyko, że nie wiadomo kiedy się uda. No. Próbujesz po prostu i tyle, nie? Jedny. 80 Proto. Protto, trzeba sobie kupić Protty. Futurystyczne autełko. Bardzo ładne jest to auto. I mi się nie podoba. Protto! Się podoba. A ja zawsze szybko jeździć, szybkie na wyścigi, ale... Ej, szczerze mówiąc, nie czuję wygląd tego, jest ohydny. Takie niby szybkie. Nie, no. Chyba tutaj... A zrobię pętlę. A co tam? A zrobię. Zrobisz? Aha! Ja też zrobiłem. Ale po prostu... O. Sposobem. Bo inaczej się nie da. Ej, dogania mnie. Vlad mi dogania. Nikogo będę cię miał, więc dlaczego, bo mam X80 Protto. Protto! Najszybsze auto w tej części miasta. Najszybsze. W tej części miasta. Jesteśmy nad miastem, ziom. No właśnie. Saka. No już wszyscy te same. O, znowu mi wykręciło kamerę. No pewnie! No nie. Czasem się zdarza. Jeny. O. Czekam! O nie! Uda mi się! Policja cię ściga? Nice. Nie. Mi się udało za pierwszym razem. Co to? Szczęście. No mi też się udało, ale kurczę, auto zgłupiało, jak zwykle. To nie jest trasowanie, trasowanie się jedzie szybciej, panie Pawle. To jest no. Strasznie wolne. To jest właściwie jakieś wolne wyścigi są. Kurde, tak blisko, byłem tuż za prawie uszem. Kurde, za mną. I idziecie? Idziemy. Kurde, on jedzie tutaj. Paweł czeka sobie przy mecie, mówi, nie będę wjeżdżał. Wow. Dobra, wszyscy wiemy, że byłeś pierwszy, Paweł. Nie musiałeś się zatrzymywać na mecie. No właśnie. To nic nie zmienia. No. Nie, masz szczęście, Flawiuszu, że dałem ci wygrać. Następnym razem już nie będę taki łaskawy. No. O, Admiros, jakie auto masz? Wow. Ciekawe, czemu jesteś ostatni. Włosy na klacie masz. Dobra, zobaczmy, jak idzie Admiroskowi. Bardzo dobrze. Bardzo ładne auto. No, kamera mi szaleje nawet na podglądzie, nie? No nie, taki wyścig bogów praktycznie. Patrzcie na Admirowska, i tutaj przyszedł. Pan Admiroz sobie jedzie, tak? Że prosto pojedzie. O. No i koniec. Koniec czasu. Dzięki, że nie poczekaliście. Ja wyścig. Również nie poczekam. Nic się nie dzieje. To wszystko nie Paweł. Czekaj na nas. O! Ej, ale pocieszę cię, Admiroz, mam nowy poziom. O! Nowy poziom. Tak mam wyższy niż ty, chyba.
dobra, ale ci, może nie. To no może nie. To już tak ciśnięcie tam, co tam się dzieje? Dajcie łapę. Ty byłeś strasznie gruby na tym zdjęciu swoim. Bardzo. O. Jakby olej podkradał. Które bierzemy? Wow, motorki. Motorki kaskaderskie co do centymetra? To już graliśmy, dajmy. Ja nie grałem. No. Ale może za ziomki. Życie nocne możemy zagrać. Dobra, nie będziemy grali drugi raz. Co do centymetra. Życie nocne dajmy. Co za ziomki. Życie nocne. Nie, to trzeba było być na nagrywkach. Ale wy we dwóch graliście, a nas jest czwórka. We trzech graliśmy, bo był Baxter. Żeśmy grali. Ale Baxtera widzisz tu gdzieś? Słyszysz go? No nie ma go. Słyszę go. To czwórki grały dwie osoby tylko. Ale widzę, że już widzieli te mapki. O Boże, kogo widzieli, tego widzieli, co nie? No. Dobrze, cyka. Patrzcie, jakiś ruskich nam rzuciło do lobby. Mister Siberia. Gdzie jest Mister Siberia? Nie miałem przez chwilę czat i było dwóch ruskich. Co myślałeś, co nie? Bo oni hakują GTA. Ja. Dobra, zobaczmy mapę. W ogóle powiedz mi, w jakiej grze mapę się sprawdza pod spacją? Sądzę, że w żadnej. A tu się sprawdza mapę pod spacją? Nie działa. No, jak jesteś w tym lobby, co nie? A. O. Auto. O! Co to jest w ogóle? Ja teraz nie wiem, jaki gargoyle. Fajne. Dawaj, bierzemy gargoyla. Chodźcie wszyscy gargoylem. Nie, no co? To jest fajne. Gargoyle. Wszyscy gargoylem. Chodźcie wszyscy gargoylem. Dobra, to gargoyle bierzemy. Wszyscy. Dobra, wszyscy gargoyla biorą. Dobra, masz szczęście, że ja się nie znam na autach, to wezmę gargoyla. Jaki gargoyle jest. Ale fajnie, tam z tyłu ma łańcuch z tyłu, nie? Na oponce. Dobra, to jest jakieś kaskaderskie autko. Ja jestem gotowy do gry, na moją odpowiedzialność. Gotowy. To się zaczęło. Oj, złamał ruski. Cyka. No i nie wziął gargoyla. Nie wziął. Kto nie wziął? Ale jesteś Admiros. O nie. To jest oszust, gówno. Ale czemu? Przecież się umówiliśmy, że wszyscy gargoylem jadą. Ale o to chodzi. Ale to jest wyścig. Gra mi dała możliwość wybrania innych. To mogłeś powiedzieć, że nie chcesz, tak? To byśmy wybrali sobie wszyscy inne. Ojej, kurwa, nie ma ugadujemy, to jest wyścig. Ale jesteś niehonorowy. Jesteś niehonorowy. Dobra, zepchajcie go! Niehonorowy jesteś. Nie, ej, no to też to było niehonorowe. Ej, ty wziąłeś szybszy motor od nas. O nie. Może być w domu. O, zapiłem się, fajnie. Ej, dobrze się jeździ tym gargoylem. Uwaga, zakręt. Spoko jest gargoyle, trzyma się ten trasy nieźle. Fajnie się trzyma, dobre auto to jest ten gargoyle. No dobre autko, szkoda, że tylko dwa koła. Czekaj, panie Pawle, nie jesteś mi potrzebny. Myślisz, że wygrasz ze mną? Ło, jak tu jest ciasno. Można zginąć. Nie, tym gargoylem lobię, tak jest dobry. Gargoyle staj, myk, panie Pawle, i wyprzedzony. Tak się ściga. Ja to zostałem z tyłu gdzieś. Ej, on ma super przyczepność ten Gajgor, bo ma specjalne łańcuchy, które powodują, że nigdy się nie odczepiasz od powierzchni. Łopat, nigdy! Zemszczę się, zaraz się zepnę tak, że zobaczysz, co to znaczy życie. Fuck, patrz na to, to znaczy życie i jego brak. Ale go pokazałem ci, panie Pawle. Ale go pokazałem. Ty spadłeś? Pokazałeś mu go? Nie spadłeś. Uwaga, Admiros! Żegnaj, Admiros! O kurde! Nie! Nawet zepchnąłem. Paweł zdobywa pierwsze miejsce. Nawet nie zepchnąłem, sami polecieli, nie? Zepchnąłeś mnie, panie Pawle. Nieprawda. Ej, zapatrzyłeś się na mnie jak lecę? Co? Zaczekaj teraz na mnie, panie Pawle, bo to będzie oszustwo, jak uciekniesz. Oszustwo. Paweł, nie daj się, jedź! Ja cię kręcę, Paweł, jedź, żyj, a ja zajmę się Bladim. Prawie się zabiłem, nie? Paweł, nie spiesz się, bo zginiesz. Serio? Patrz, już go mam na ogonie. Patrz. Wow. To wymyślił ten wyścig. Fajnie jest, podoba mi się. O wiele lepszy niż normalnie, tak. Normalnie jest jakiś sadomaso. Wow. Musiałbyś chyba. Sadomaso wyścig? Paweł, o czym ty mówisz w ogóle? No właśnie. O czym ty mówisz? I łatwiejszy niż ostatni? No. Właśnie poprzedni był taki, wiesz, pro elo łatwy. Tak, pro elo łatwy. To nie jest pro elo łatwy. A ten to jest są kaskaderskie wyczyny. To nie ma łatwo. Chłopaki, już was doganiam. Przyszli tym motorem, bo Admiros ma szybszy. Jedź. Bzi. Ja jadę na kole. Da się na kole jeździć. Na kole? No, ja też jadę na kole. O nie. Ale masz na jednym czy na dwóch? No na jednym, no przecież. Na dwóch to nic nadzwyczajnego, Paweł. To zagra, raz wypadasz, jesteś ostatni, już nigdy nie będziesz pierwszy. Nieprawda, ja jestem teraz już na trzecim miejscu, bo ty wypadłeś, więc... No, a ja na zmusiłem na pozycję jakąś tam normalną. Dobra, panie Pawle. No i znowu powiem tak, byłem przez krótki fragment czasu, ale moja łaskawość się skończyła. Pracę, panie Pawle. W ogóle na motorze jaką liczbę cyfrę macie, bo ja mam 6-9.
6,9? No, nie wiem, co wszyscy mają tą samą cenę. No właśnie, jak bo wszyscy, to samo? Wszyscy jesteśmy 6,9. Tak, tylko Miro się wyłonił na inny. On jest w innej drużynie, trzeba go zniszczyć. Jak sądzę. Ale on dostał klątwę, już jest ostatni. Ale wracaj tu, tchórzu! Klątwa innego motoru. Nie jedź tak blisko, się cię boję. Koń go. Myślę, że jestem szybszy od Pawła. Tak, bo masz te wyrównanie. Wyrównanie jest włączone. Jak to się mówi? Czyli jak jesteś z tyłu, to jedziesz szybciej. Już nie. Wow, z trasy można wypaść. Ja cię kręcę, jestem... Nie! Boże, ty, mój motor przez chwilę zgłupiał! Opętał go demon! Wow, bo już do Pawła dojeżdżałeś i on puścił bąka po prostu i twój motor nie mógł wytrzymać, nie? Zawirowanie się. Zawirowania powietrza, tunele powietrzne. Panie Paweł stworzył. Wracaj tu, tchórzu! Nic bardziej mylnego! Wracaj tu! O nie, to jest najgorszy moment teraz. Jest, Paweł! Najgorszy moment? Tak nic bardziej mylnego! Ha! Ucieczka! On ledwo podjeżdża pod tą górkę, nie chcę nic mówić, nie? Zobaczysz, nigdy mnie nie znajdziesz. Nigdy jeszcze mi tak dobrze nie szło na motorkach. Paweł, jak się pierdziela, patrz jak on jest daleko, jak to możliwe? Paweł, masz za wysoki level. Paweł, zaczekaj na mnie! Już miałem, czym byłeś na ogonie u mnie. Paweł jest mistrzem kierownicy. Tak. Dziwna sprawa, że tak nagle przyspieszył, co nie? No nie? Nieprawda? Na momencie, dopiero co był przed tobą i... Aktywacja ciszy, teraz. Na jedno koło! Ostatnio krążenie! Jak ty to widzisz w ogóle, Prageuszu? Bo jestem zaraz za tobą. Na mapie. Dlatego. Co nie, ale nieźle odleciał pan Paweł. No. Wybił się jak szalony, nie? Jak jakiś cheater albo coś. Nie! To tu postawił tą skałę! To był budynek, chłopie, to był dom czyjś. Nie skała. Jak mogłeś w dom wjechać? Tak, wjechałeś komuś w dom! Tak blisko jedziecie, nie idźcie tak blisko! Tak blisko nie jeździ! Szybko, Prageuszu! Ale to są karkołomne wyczyny, to trzeba jeździć blisko, żeby było karkołomnie. Ło! Wjechałem w jakiś coś! Teraz, dawaj, niż go! Nie dogonię was, zbiłem się. Jestem koło ciebie! I teraz cię zniszczę! Jeszcze go nie zniszczyłem, ale było blisko. Weź go już zniszcz! Panie Pawle, chodź tu, tchórzu! Mam łańcuchy na kole! Chodź tu, tchórzu! Zniszczę cię! Odejdź! Na to. Nie dotykaj, nie dotykaj! Zepchnij go! Chcę cię zepchać, jak ze starych dobrych lat! Nie pchaj mnie! Czemu mnie chcesz pchać? Zepchnij go z trasy! Takie emocjonujące, zawsze przechodzę sobie gdzieś z tyłu. Emocjonujące. Kurde, nie! Jest, dam radę! Ale panie, też prawie wypadłeś. Prawie powypadali z trasy. To jest walka o pierwsze miejsce właśnie. Żegnaj, frajerze! Możesz ty! Wbrzedził go! Pierwsze miejsce, jest! Jest, pierwsze miejsce i już do mety! Fiu! Żegnaj, frajerze! Możesz ty! 1000 na godzinę! O nie, nienawidzę tego momentu. To jest zły moment. Bardzo zły moment. No kurde, to za wolno. Nie, panie Pawle, wróć tu się, zawróć się znowu. Wróć tu się. Wróć tu się. Brutusie. Brutusie. Myślałem, że na głowę ci spadnę. Nie. To by było ciekawe. Jest prowadzenie znowu. Nie ma prowadzenia. Jest prowadzenie. Drogi. O nie. Zio! Żegnaj! Nie! Ło! Drugie miejsce moje! Zepnął go na ostatniej prostej. No nie. Panie Paweł, to było najmniej honorowe zagranie, jakie się stało. Zacięta walka do samego końca. Zacięta walka. Twoja zachłanność cię zniszczyła. Zachłanność? To Paweł nawet nie zepnął. On jechał na jednym kole, a ja pod nim, nie? Co? No i miejsce to ja rozumiem, ale dobrze Maria. Się skoncentrowałem, co nie? No dobra, i tym bardzo niesympatycznym akcentem zakończymy. Patrz, ostatnio nie był w kasku, a teraz jest, co nie? No, i tym bardzo niesympatycznym akcentem zakończymy. Ogólnie morał jest tej bajki tylko taki. Cokolwiek byś zrobił, Paweł i tak na końcu cię zepka ze skarpy. No, właśnie. No, dobra. Tak kończą. Dobra. No. Tak więc, elo.